Cześć i czołem, witam was w kolejnym odcinku z The Honor. Dzisiaj sobie zagramy pojedynek, jeden na jeden. Mam nadzieję, że przydzieli mi jakiegoś gracza. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Generalnie jestem tego ciekaw. To jest do 5 rund rozgrywka. Wygrywa ten oczywiście, kto ma więcej wygranych. Zobaczymy, czy ktokolwiek będzie chciał z nami zagrać. Prawdopodobnie zagram samurajem, chociaż widzę, że dosyć fajnie się gra postaciami, które zadają więcej obrażeń, czyli tymi takimi jakby, nie wiem, tankami, czy pogromca, albo drutin. Ale zagramy sobie Orochi. Jest to bardzo spoko postać, z tego co mi się wydaje. I no cóż, zobaczymy jak wyjdzie na nasz pojedynek jeden na jeden. No, do przewagi w 5 rundach. No dawaj, ziomeczek. Dobra, w miarę ładnie poszło, gładko. Ale to jest dopiero pierwsza runda, więc tak naprawdę ciężko powiedzieć, jaka będzie następna. Tutaj moglibyśmy go zepchnąć, ale wolę nie ryzykować, bo pewnie sam spadnę. Nawet moje szczęście. Na takich pojedynkach można się z kolei wyćwiczyć. Można mniej więcej ogarnąć, o co chodzi. Nie, 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 on chce mnie zepchnąć. What the fuck? Dobra, udało się zwyciężyć drugą rundę. Mówię, na takich pojedynkach jeden na jeden można się fajnie wyćwiczyć, żeby z kolei lepiej sobie radzić w tych walkach w trakcie już tej dominacji, kiedy mamy... Ale to też jest zupełnie inaczej, bo wtedy mamy też jakby otoczenie tych żołnierzy, którzy gdzieś tam próbują... Fuck. Fuck, fuck, fuck. Dawaj. Oh shit, zabił mnie. No tu już poszło o wiele gorzej. Jak widać, ta postać ma taką umiejętność złapania i gdzieś tam wyrzucenia. Czyli jakbym stał pewnie za przepaścią, to by mnie wyrzucił wtedy. Przyznam, że to jest fajnie rozwiązane, bo te pojedynki są bardzo szybkie, one nie są długie, nie są takie męczące. Są dosyć takie, jakby nam, można powiedzieć, realistyczne. Dawaj, blokuj. Kurde, what the fuck, no rozgryzł mnie. Muszę się odsunąć, żeby zregenerować siły. Dobra, zwyciężyliśmy z tym gościem. No nie powiem, przysporzył mi kłopotów już pod sam koniec. Ale bardzo fajne są te pojedynki, muszę przyznać. Dobra, niestety nie dostaliśmy żadnych kupów. Przykro mi. No, trochę monet, trochę doświadczenia. Następna gra. Nie wiem, czy on chce też grać ze mną znowu. Możemy zagrać jeszcze jeden pojedynek. Tak, chce. Dobra, spróbujmy. Może chce się odegrać. Też weźmiemy Orochi, nauczymy się nim grać. Okej, kogo on tym razem wziął? Też samuraja, ale innego. Zobaczymy. Dobra, udało się z nim znowu zwyciężyć. No jest typek. Zobaczmy.
to była dosyć szybka runda. Ale poprzednio było podobnie, że wygrałem dwie rundy, przegrałem kolejną. Więc to jakby też... Zauważyłem, że lepiej przyjąć postawę defensywną. Mówię dobrze? Defensywną czy ofensywną? Ofensywną, bo ofensywa to jest... Nie, defensywa to jest obrona, prawda? O, widzę, że już się nie patyczkuje ze mną. Fuck. O, widzicie? W tej rundzie wygrał. To tak, poprzedni scenariusz jakby się sprawdza. Historia lubi się powtarzać. A, uderzył w kamerę. Chciał mnie zabić. To tak jak The Walking Dead. Nie wiem, czy oglądacie. No był taki żart odnośnie tego, kogo Negan zabił w szóstym sezonie. Kamerzystę. O ty gnoju. No i... Ta sama śpiewka. Tfu! Splunąć tylko. Dobra. A zagramy sobie teraz dominację, żeby trochę rozróżnić to. No dałem mu drugą szansę, żeby się odkuł. No niestety. Przykro mi. Nie tym razem, misiu. Dostaliśmy jakiś symbol. Dobra. Lecimy z koksem. Ja nie chcę następnej gry. Chcę wrócić na mapę świata. Na razie nie będziemy się w to bawić. Gramy. Lecimy sobie dominację. Jest jeszcze tryb deathmatch i jakieś wydarzenia. Nie wiem, co to są wydarzenia, ale na razie chyba na to kliknąć się nie da. Co my tu mamy? Łucznik. Pyk. Dostał. O, w kark. Dobra. Mamy 20 minut na rozgrywkę, żeby to wszystko... Może pójdziemy do góry? Może jakoś ich zejdziemy tam od tyłu? Okej. Przejmuję strefę C z kolei ja. Dobrze mówię? Okej. Dobrze mówię. Możemy przejść tędy. Tu coś mamy do podniesienia, co to jest. A, zablokowałem im przejście. Tu jest jakaś walka. Trzeba się tam dostać, pomóc naszym. Won mi! Shit! Dobra, poginęli. Trzeba wesprzeć naszych żołnierzy. Shit. Holy fuck. Jeszcze mnie goni? Shit. Nope. Jedziemy na górę. Podleczymy się trochę. Zabił mnie, cholera. Musimy się odrodzić. Kurde, straciliśmy tą strefę C. Cholera, to są już rycerze. Dobra, trzeba iść na górę. Wziąć tą strefę z powrotem. Kurde, oni wygrywają. Fuck, zabił mnie. Kurde, on ma jakiś... Ma jakąś umiejętność, która pozwala mu ponownie jakby walczyć po zabiciu. Po straceniu całego życia, co jest irytujące. No dobra, idziemy na ten punkt C, zobaczyć jeszcze raz. Dobra, nic tu nie ma, możemy tu z kolei zamknąć te wrota. No dawaj, zamykaj.
i zamknąć te drugie wrota. Zapewne. Dobra, lecimy na dół. Trzeba to przepchnąć. Dobra, ty już nie żyjesz, typku. Gdzieś jeszcze jest jeden typek. Tutaj. Kurde, to jest dwóch. Shit. Fuck, zginąłem. Znowu mnie zabił ten barbarzyńca. Punkt C jest nasz. Punkt A trzeba przejąć jakoś. Trzeba się do niego zakraść. Zastanawiam się, jak to zrobić. Czy jest to jakaś możliwość przejścia bokiem? To wygląda na takie przejście bokiem. Tego mogę podnieść, tak? Nie bardzo. Nie wiem. Wiem, że jest jakaś apteczka nad nim, ale nie widzę możliwości. Nie widziałem przycisku, który mógłbym nacisnąć, żeby go uzdrowić. Dobra, przejęliśmy zonę A. Jestem szybszy od niego, więc jestem w stanie zadawać mu ataki przed nim. Dobra. Fuck, za mną jest ktoś. Muszę się przebić przez to. Dobra. Dobra, nie zamknąłem tego na szczęście. Kurde, zaczynałem wygrywać. What the fuck? Chyba wygrałem to, niestety. Dobra, ktoś w ostatniej chwili to... Nie mam energii. Shit. No niestety. Skurczyzny mnie zamknęły. Patrzymy do końca. Czy jestem w stanie obserwować, co tu się dzieje? Kolejny padł. Ty! Co tu się stało? Dlaczego ja nie mogę nagle wstać? Myślałem, że przegraliśmy. Obrońcy odzyskali morale. Fuck. Fuck. Nie chcę się z tobą bić. Cofajmy się. Dobra. Od razu lepiej. Podleczymy się i pędzimy do walki. Dobra, lecimy tam. Bądź tu, gnoju. Nie. Fuck. Ci się przedzierają. No niestety. Koniec. Przegraliśmy, ale bardzo fajny meczek, nie powiem. No są emocje w tej grze, są bardzo fajna gra. Można się odbić, są momenty, kiedy jest już prawie koniec, ale ktoś nagle coś robi i jakby odzyskuje się tą przewagę. Nie powiem. Gra jest póki co przyjemna, ale czy na dłuższy czas mogłaby starczyć, to tego nie jestem jeszcze pewien. No, nie grałem w to aż tak długo, żeby móc to ocenić. W każdym razie z mojej strony to będzie wszystko. To będzie krótki odcinek, także trzymajcie się. Mówi dla was Kerlig. Oczywiście nie zapomnijcie dać łapki w górę. Na razie. Cześć.